Cześć! Czasami zdarza się sytuacja, kiedy z jakiegoś powodu nie możemy skorzystać z tumera na scenie, czyli w nagraniu, gdzie nam zależy na szybkim nastrojeniu instrumentu, choćby z takiego banalnego powodu, że się na przykład bateria wyczerpie w tunerze i nie mamy zapasowej. Ratunkiem jest nieśmiertelny, niezawodny klasyk muzyka, czyli kamerton. Kamerton to jest urządzenie, które jak wpada w wibrację, to wydaje dźwięk o określonej wysokości. Możemy zbliżyć kamerton do pick-upa. Wtedy elegancko jego dźwięk słychać. Jak nastroić gitarę do kamertonu najprościej? Najprościej jest nastroić gitarę flażoletami. Najlepiej flażolety słychać na pick-upie przy mostku, bo wtedy jak węzły flażoletu wychodzą nad pick-upem gryfowym, to czasami tego flażoletu nie słychać. I sprawa jest prosta. Kamerton najczęściej to jest A440 Hz, który jest strojeniem do 440 Hz, jest najbardziej uniwersalny. Zwykle do tego stroju są strojone akordeony, takie instrumenty, które się nie dają łatwo przestroić. Klawisze o, na przykład. No to jedziemy. To A 440 Hz odpowiada dźwiękowi A na piątym progu na strunie E, ale najłatwiej to jest nastroić najpierw strunę A5. Tłumiąc ją nad piątym progiem, powstaje flażolet taki. I sprawdzamy, czy się nam on zgadza z dźwiękiem kamertonu. Jak się zgadza, to jesteśmy zadowoleni i mamy pierwszą strunę nastrojoną. I teraz tak. Dźwięk. Najpierw nastroimy te cztery struny, najgrubsze. Dźwięk nad struną E nad piątym progiem, to jest E dwie oktawy wyższe niż pusta struna, ma się zgadzać z dźwiękiem nad siódmym progiem na strunie A, gdzie jest flażolet kwinty, czyli też jest E. Popatrzmy. To samo ma się zgadzać ze strunami A i D, odpowiednio flażolet na strunie A na piątym progu i na strunie D na siódmym progu. I to samo ze stronami D i G. Też piąty, siódmy próg. Jeżeli mamy te cztery struny nastrojone, to dostrojenie struny E i H jest dosyć proste, ponieważ struna E1 jest dwie oktawy wyżej niż struna E6, więc wystarczy, żeby nam się zgadzał dźwięk z flażoletu dwóch oktaw nad piątym progiem na strunie E6 z pustą struną E. Natomiast flażolet kwinty, flażolet nad siódmym progiem, gdzie jedna trzecia struny gra, to mamy dźwięk H, bo to jest kwinta od E. I to jest to, co pusta struna H. I to się powinno nam zgadzać. I to cała filozofia. Dobra, taki poradnik praktyczny dla początkujących, ale czasami się kamerton przydaje. Ja zawsze jak idę gdzieś na granie, choćby nie wiem co było, zawsze gdzieś tam w kieszeni kamertonik jest. Oby się nie przydał, ale zawsze warto go mieć. Dobra, dzięki za odwiedzenie mojego kanału. Cześć!